Wołowinę tniemy na cienkie, około pół centymetrowe plastry. Następnie przykrywamy folią i delikatnie rozbijamy. Rozbite mięso przyprawiamy solą i pieprzem. Układamy kawałek ogórka, boczku wędzonego, cebulki. Następnie zawijamy. Tak zawiniętego zraza spinamy wykałaczkami i tak po kolei z resztą mięsa. Na patelni rozgrzewamy olej. Zrazy obtaczamy w mące i wrzucamy na rozgrzany tłuszcz. Odsmażamy z dwóch stron. Podsmażony przekładamy do garnka. W którym później będą duszone. Dorzucamy pozostałą nam z faszerowania cebulę, ogórki, resztę boczku. Dodajemy listek laurowy, parę ziarenek ziela angielskiego, 3 zmiażdżone ząbki czosnku. Zalewamy bulionem wołowym. Dodajemy troszkę czerwonej papryki, szklankę czerwonego wina i łyżkę przecieru. Wszystko doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na bardzo wolnym ogniu, nawet do 3 godzin. Zraziki są już gotowe. 3 godziny duszenia opłaciło nam się. Są kruchutkie i delikatne. Będziemy mogli zaraz je podawać. I gotowe. Smacznego.